Krystyna Skarbek w dzieciństwie była nieznośna, zuchwała i arogancka. W młodości, startując w wyborach Miss Polski, zajęła drugie miejsce. Ale to jej wojenna przeszłość dała jej nieśmiertelność. Przed wojną wyszła za mąż za podróżnika i kierowcę samego Johna Rockefellera, Jerzego Giżyckiego. Wówczas zamieszkali tutaj, na kolonii Staszica, na warszawskiej Ochocie. Podczas wojny już w Anglii zaangażowała się w działalność szpiegowską. To dzięki jej uporowi i determinacji udało się uwolnić wielu polskich oficerów internowanych na terenie Węgier. To dzięki niej udało się ustalić prawdopodobną datę inwazji Niemiec na ZSRR. Chociaż była nazywana ulubioną agentką Winstona Churchilla, odznaczoną Orderem Imperium Brytyjskiego i francuskim medalem Ruchu Oporu, nie obdarowano jej najważniejszym – wdzięcznością. Zdemobilizowanej Krystynie wręczono odprawę w wysokości 100 funtów. I choć nie ma na to jednoznacznych dowodów, Krystyna Skarbek znalazła swoje miejsce w popkulturze. Jan Fleming sportretował ją jako Vesper Lynd w swojej pierwszej książce o przygodach Jamesa Bonda Casino Royale. Nie ma się co dziwić. Ponoć Fleminga i Krystynę Skarbek łączyło coś więcej niż tylko wojenna przeszłość.